Pan zamawiał strzyżenie? I pomem zaczekać! Koniec wachy! Szefie, serio? Zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Znamy się? Niestety tak. Natan? Kurwa, teraz to jeszcze bardziej żałuję, że nie zatankowałem piły. Kretynie, od kilku tygodni rozpracowuję gang piekielnych złodziei. Pracuję pod przykrywką, wnikam w ich struktury, zdobywam zaufanie, a ty wpierniczasz się między wódkę a zakąskę i jak zwykle nawaliłeś. Nawalił? To twój stary się drugi raz. Jak przetrzeźwiał i się zorientował, że zaliczył twoją starą bez gumy. Ach ty, zabiję. Trudno, najwyżej się później wyspowiadam. Krzyż ty, Marcinek! Domino! Pomoc? A ci do kibla was wołam? Sam potrafię się poradzić z fiutem. Nagrajcie, jak go dziesionuję! Chryste, panie, gdzie magrest bydlaki? Sołtys wyznaczył nagrodę za przepędzenie tej piekielnej zarazy ze wsi, a nie niszczenie ksewów. Wiecie, ile pędy agrestu mają rocznie przyrostu? Bardzo mało. No właśnie. No właśnie. Ty młody dobry jesteś. Nie myślałeś kiedyś o pracy w ogrodnictwie? A ile pan płaci? Nic. Ale zdobędziesz doświadczenie, będziesz se mógł wpisać do CV. No i co się agrestu najesz, to twoje. A co to? To od tego nowego. Dobry, żołędnik sąsiad, jak się pan nazywasz? Ten. Jagiełło. No to królu złoty, gdzie mi szambo na posesję lejesz? Jakie na posesję, jakie szambo? To ci to woda sama, deszczówka tylko. Deszczówka gównem zajeżdża? No a czym ma zajeżdżać, jak się w szambie zbiera? No już, wyłączam ją. Panie Jagiełło, jeszcze raz zobaczę, że się leje, to wezmę ten wąż i wsadzę panu końcówkę do... dupy. Lepiej, do domu. Proszę się nie martwić, to się już nigdy nie powtórzy. Słowa honoru. Do widzenia, sąsiedzie! Co się stało? No i taki kostium lisiura zniszczony. Wiesz, ile on kosztuje w śmiesznych rzeczach na promocji? Zgadza się, niewiele. Mi udało się za darmo dostać, bo dużo tam kupuję. Ale normalnie by był dwie dychy do tyłu. A bez karty super z Grywusa 22,50. No nic, może mi to jakoś naprawią w ramach gwarancji. Co teraz? Zarządzam odwrót taktyczny na podtankowanie.